Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Silver, a to jest Magic for Fun i dzisiaj otwieramy sobie zestaw pre-release'owy. Ja niestety nie mogłem być na pre-release Rivals Ixalan, ale trzeba teraz nadrobić. No i plan mój na ten zestaw jest taki, że teraz szybciutko go przy was otworzę, następnie zbuduję z niego talię i opowiem, dlaczego takie, a nie inne decyzje podjąłem i dlaczego ta talia według mnie jest w ogóle fajna. Tak więc, lecimy. Program powstaje przy wsparciu sklepu blazewalker.pl. Single, produkty Silt, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. Zatem moi drodzy, proponuję taką strategię jak zawsze, czyli po prostu najpierw otworzymy z tej folii, potem przyglądniemy się pudełeczku, potem jak zwykle cała reszta flaczków. Tak więc to już zdarte. Tu nie mam jakiejś specjalnej informacji, tylko logo, grafika, wiadomo, że to jest pre-release pack. Graj się takim właśnie na turnieju pre-release. W środku mamy mapę Ixalanu, co jest oczywiście wiązanie tych wszystkich poszukiwań tego złotego miasta. No i tutaj już klasycznie dostajecie karty, dostajecie 4 boosterki Rivals of Ixalan, 2 boosterki zwykłego Ixalanu, kostkę i promkę. Promką naszą zostaje, uwaga, Journey to Eternity. Bardzo ładna karta, która zmienia się następnie Atal Cave of Eternity. Dostajemy oczywiście te pusterki, papierki i kostkę. Kostka taka jak w przypadku Fatpaka, czyli dostajecie tutaj, rozumiecie, logo Ixalanu, czy tam Rivals Ixalan. To jest ten z karty drzwi, do których wszyscy dążą, taka zakładeczka. I tutaj mamy szybkie przedstawienie zasad pre-release i budowania talii na pre-release. No i taki list do gracza, jak zwykle robiony przez Wizardów. To jest dość taka ciekawa idea. Nikt tego nigdy nie czyta. To tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To się zgadza. Promeczkę możemy otworzyć już z papierka. Journey to Eternity. Legendarny enchantment aura z datą. Tutaj jak widzicie, złotą, foliowane wszystko. Zaklinij kreaturę, którą kontrolujesz. Gdy ta kreatura umiera, wraca na pole gry pod naszą kontrolą i potem ta karta wraca na pole gry również przemienioną. I to jest Atal Cave of Eternity, legendarny ląd, który daje nam dowolną manę naszego pula i za 5 many, łącznie w tym dwie, jedna czarna, druga zielona, tapnięcie, zbieramy kreaturę z naszego cmentarza i ona wraca na pole gry. Bardzo, bardzo fajna karta, którą można robić jakiś ciekawy deck reanimator. Mi się podoba, już promeczka. Można fajne playsy zrobić. Sprawdźmy sobie teraz, co się znajduje w boosterkach Ixalanu. Jak to mówią, kogo nagli czas, ten szybko otwiera boostery. Tak. Pierwszy, drugi, trzeci uncommon i dostajemy statek konkwiskadorów. No i nic więcej ciekawego. Statek jest wehikułem, artefaktem 2 na 10. Gdy, w ogóle 2 na 10 to śmiesznie brzmi, nie? Ale 2 na 10, gdy atakuje, exilujemy go na końcu kombatu, potem wraca na pole gry przemieniony. Makru 4, czyli 4, tak jak na tym, na Kaladeszu, tak? Znowu ląd legendarny, daje nam manę bezkolorową i za 2 many tapujemy, dobieramy kartę, discardujemy kartę, za 4 many tapujemy, dobieramy kartę, za 6 many wybieramy wybraną kartę z naszego cmentarza, do naszej ręki ona wraca. No i może być, szału nie ma, ale można to zastosować w środowisku limited jako jakiś taki odsysacz. Król 4 jest trochę niewygodny, przyznam szczerze. Nagrywa się, nagrywa wszystko. I raz, dwa i trzy. I dostajemy Marven Fane Dusk Apostol. Zatrzymałem 2 na 2. On ma taki efekt, że gdy jedna lub więcej non-token wampirów kreatur atakuje, tworzymy 1-1 białego wampira tokena z lifelinkiem. Czyli znowu możemy namnażać te nasze wampiry, co potem doprowadzi nas do błogosławieństwa miasta być może. No i Slice in Twain to jest fajna karta, jeszcze znana z Moderna. Za 4 many niszczymy wybrany artefakt lub enchantment, zrobimy kartę. To kiedyś grało, teraz oczywiście już nie. Sama karta nie najgorsza. No i teraz już Rivals of Ixalan. Mam nadzieję, że otworzymy coś dobrego, co nam nie ucieknie. Zobaczymy. Raz, dwa i trzy. I dostajemy Azor's Gateway. To jest karta
karta legendarna artefaktu oraz mitycznie rzadka za jedną manę i tapnięcie. Dobieramy kartę, potem ekstrahujemy kartę z naszej ręki. Jeżeli karty z pięcioma lub większą ilością różnych łącznych many kosztów zostały zekstrahowane w ten sposób, to otrzymujemy 5 życia, odtapujemy tę kartę, przemieniamy ją. I zmienia się Sanctum of the Sun, czyli tam, gdzie wszyscy chcieli dotrzeć, legendarny ląd, to jest nam zatapnięcie X many w dowolnych kombinacjach kolorów, gdzie X jest naszą łączną sumą naszego życia. Więc jak macie 20 życia, to 20 many. Mega, mega wielka ilość many i to jest to właśnie miejsce, ta pieczęć, do której wszyscy chcieli dostać się w tym legendarnym mieście. Więc mamy jakby kartę ważną fabularnie. Zobaczmy dalej. Raz, dwa, trzy. Dostajemy Radiant Destiny, zatrzymany enchantment z Ascent, który wchodzi na pole gry, wybieramy typ kreatury. Kreatury, które kontroluje o wybranym typie, otrzymują +1/+1, a tak długo jak mamy City's Blessing, otrzymują również Vigilance, czyli taka nowa antena, gra na przykład w wampirach, bardzo, bardzo mocna rzecz. Do talii, które opierane są na jakimś archetypie. No i ten reminder o City's Blessing. Zobaczmy dalej. Na budziku mam jeszcze minutę, więc tak mogę nie zdążyć z ostatnim boosterem, ale dla Was to zrobię. Zobaczmy, ale tempo, ja nie mogę. Dostajemy oczywiście te trzy uncommony i dostajemy Temple Alizor, dinozaur za 5 many, 3 na 4. Jeżeli źródło zadałoby obrażenia innemu dinozaurowi, które kontroluje, prewentuje wszystko poza jednym damage'em, czyli maksymalnie jeden damage dla dinozaura. Dostajemy również Foleman kartę Knight of the Stampede, dinozaury, które kosztują 2 mniej do rzucania. Więc można znowu rampić na nasze wielkie dinusie, a to jest fajne, jeżeli chcemy grać na Enrage'u. No i ostatnia rzecz, ostatni booster. Zdążymy chyba. Musimy zdążyć. Dostajemy, uwaga, za 3 takiego gościa, który jest niegrywalny i nie będę go mówił, bo właśnie mi się skończył czas. No i moi drodzy, minęła już pewna chwila, odkąd nagrywałem tę pierwszą część, w której pokazywałem Wam, jakie karty mi się trafiły, ale teraz trzeba coś opowiedzieć o talii, którą złożyłem. A muszę przyznać, że jest ona troszeczkę taka niecodzienna i właściwie normalnie bym tego nigdy tak nie składał, no tylko, że tutaj akurat nie miałem większego wyboru. Okej, zobaczcie sami na talię zresztą. Proszę bardzo, oto i ona. Oczywiście biało-zielona, czyli taka można powiedzieć, że troszkę w moim takim tradycyjnym stylu. Słuchajcie, tutaj mamy tak, talię opierającą się na dwóch archetypach. Są dinozaury i są wampiry, czyli takie połączenie agro i rampy, co tak jak mówię, normalnie by się pewnie sprawdziło, no ale akurat z tego zestawu nic lepszego nie mogłem wymyślić. Tak więc, słuchajcie dalej. Mamy w gruncie rzeczy karty w dużej ilości za 3, 4, 5 many, troszeczkę dwójek, trochę ramp. No jeżeli chodzi o rumwal, to jakiegoś tutaj szału nie ma, ale mamy kilka fajnych takich rzeczy, które pomagają nam jakoś usprawnić to wystawianie tych większych kreatur. Tak więc zobaczycie. A więc talia. Zacznijmy sobie od dinozaurów. Ogólnie mamy tutaj po prostu duże stworki, ale mamy też takie, które jakby zgrywają się z tym, że mamy ich jakąś większą ilość tych dinozaurów, dają sobie wzajemnie jakieś efekty, czy też chociażby pomagają osiągnąć ten enrage, tak? Bo na przykład niwelują obrażenia poza jednym. Zobaczcie zaraz. Pierwsze mamy po prostu naszego giganta. 6-6, Trample za 6. To jest opłacalna karta, która potrafi po prostu wygrać nam grę znikąd, bo przeciwnik nie wie, jak na niego odpowiedzieć. Następnie mamy dinozaura ze świątyni, który mimo, że 3-4 za 5 to nie jest jakaś specjalna statystyka, to, że będzie bardzo ciężko zabić naszego dinozaura w wyniku zadawania obrażeń, czy na przykład w wyniku walki, to, że jest super, będzie prewentował wszystko poza jednym damage'em, to też usprawnia aktywowanie się enrage, bo po prostu będziemy otrzymać, czy też nasze dinozaury będą otrzymać jeden damage'u, a nie więcej, więc będą kolejne te swoje efekty mogły kilkakrotnie aktywować. Sunrise Seeker po prostu daje nam ten Explore, tak? Tak. No i będzie rósł, jest z Vigilance, więc będzie fajny do obrony nas przede wszystkim tutaj oczywiście. No bo wiadomo, nie będzie tapował, więc przeciwnik będzie musiał omijać klocka 4-4 albo większego ewentualnie.
Tutaj jest jedna z tych kart, o której mówiłem, że zyskuje bonusy od dinozaurów, czyli ma Vigilance tak długo jak mam innego dinozaura. 2-5 Vigilance Flying za 5 jest opłacalny. No i kolejna, chyba już przedostatnia piątka, Overgrown Armazaur, który w gruncie rzeczy ma ten Enrage, więc łączy się bardzo fajnie z tym Temple Alizaur. I gdy zostanie zdane obrażenia, to robi nam tokeny 1-1, więc możemy sobie namnożyć tokeny, otrzymać nawet City's Blessing ewentualnie. No i kolejna karta z Enrage, tym razem na flash o 4x4 i po prostu będzie rósł. Nic innego, plus 1 konterki. Więc znowu zgrywanie się z tymi wszystkimi opcjami tutaj, na przykład Temple Alizaur. Mamy kartę, która pomaga nam stawiać te większe dinozaury, bo jak widzicie jest ich dość tutaj sporo. Knight of the Stimpit za 4 many, 2-4, który sprawia, że nasze zaklęcia, które są dinozaurami, kosztują 2 mniej, więc na przykład ten tutaj nie kosztuje 5, tylko kosztuje 3. I to już jest mega, mega fajne. Majestic Heliptosaurus, czy jakoś tak, za 4 many, 2 na Flying. No i tutaj znowu będzie dawał naszym dinozaurom Flying, więc kolejna karta, która czerpie z tego, że mamy jakąś większą ilość na polu. No, nie chcemy przecież, znaczy my nie chcemy, my chcemy, ale przeciwnik chciałby raczej widzieć 6x6 Flying Trample, nie? Natomiast po naszej stronie jak najbardziej jest to ok. Następnie mamy wampiry już. Wampiry są tutaj rozwiązaniem bardziej agresywnym, który chcemy zagrywać na naszych pierwszych początkach, znaczy na naszych pierwszych początkach, na naszym początku gry, w pierwszych naszych turach, tak? Więc od największego, który sprawia, że gdy wchodzi na pole gry, kładzie plus jeden konterek na wybranym wampirze, które kontrolujemy, więc będą te wampiry nasze rosły. No i tutaj właśnie chcemy, żeby znowu wampirów na polu było jak najwięcej, a troszkę ich tutaj mamy. Następnie najważniejszy wampir w naszej talii, Mavren Fane, Dusk Apostol, który po prostu robi nam atakujące tokeny wampiry z lifelinkiem. Dzięki temu będziemy szybciej otrzymać Blessing. Dzięki temu możemy po prostu narobić sobie dużą armię tych tokenów, które potem będą wzmacniane, zobaczcie z jakiej karty. Mamy dwóch takich Legion Conquistador, które po prostu, no a Conquistador w Legionu, tak? Które po prostu wyszukują się wzajemnie, dzięki temu odszczuplają nam talię, umożliwiają dobranie odpowiednich lądów, odpowiednich kart. No i oczywiście nie mogę zabraknąć wampira 2-3 z lataniem za 3. To jest opłacalna karta, po prostu solidny sporek. Dostajemy też takiego zapychacza troszkę, właściwie to dwa, które są 2-2 flying, 2-2 lifelink, przepraszam, oraz 3-1 za 2. To, że to jest wampirem, się liczy. Zobaczycie zaraz dlaczego. No i oczywiście dostajemy też, znaczy dostajemy, mamy też taką kartę Hardy Veteran. Ona jest po prostu opłacalna ze względu na swoje statystyki, bo o ile 2-2 za 2 to jest niedźwiedź, to nie jest jakiś specjalny, natomiast to, że w naszej turze będzie 2-4 już jest mega spoko, bo ciężko ją będzie zabić poprzez blokowanie. Teraz ta karta niby nie powinna się tutaj znaleźć, ale po pierwsze jest zapychaczem, po drugie jest fajną ścianką, która będzie umożliwiała nam rampienie się troszkę jakby spokojniej, no i sama z siebie też stanowi rampę po swojej śmierci, bo daje nam artefakt, który daje nam z kolei manę, czyli szybciej wystawiamy duże sporki. Jeżeli chodzi o kreatury, to tyle. Natomiast tutaj mamy już karty supportujące. No i Radiant Destiny to jest to, o czym mówiłem, czyli karta, która daje +1/+1 zazwyczaj naszym wampirom, ale możemy też na dinozaury, chyba że nie wiem, jak zagrać to później to na dinozaury. Ale we wcześniejszych turach raczej bym grał to na wampir, bo taki jest zamysł. Fajnie się to łączy właśnie z tym naszym rerkowym wampirem tym, który będzie robił te tokeny. Naprawdę spoko rzecz. No i oczywiście jak mamy to City's Blessing, do którego tutaj jakby dążymy powoli, to będą te nasze kreatury miały też Vigilance. Teraz mamy troszkę rombalu, niszczymy atakującą, blokującą kreaturę, czyli Divine Verdict zawsze jest dobry. Mamy oczywiście też manę, w sensie rampienie się po manę. Tutaj combo z dinozaurami, bo mamy tańszą kartę, jeżeli odsłonimy dinozaura. Przeszukuję naszą bibliotekę po basic glonta, kładziemy go na polu gry, więc szybciej dojdziemy do tych 5 manę, tak? Arzor's Gateway. Ta karta jest tutaj w gruncie rzeczy po to, żeby nam dobierać kolejne karty, żeby filtrować naszą rękę z niepotrzebnych kart. To, czy chcemy ją transformować, no to już jest kwestia dyskusyjna. Ja uważam, że niekoniecznie, ale ewentualnie potem może się na końcowy tury coś tam przydać, prawda? Bo dostajemy dużo many wtedy.
Teraz co mamy tutaj? Mamy kieliszek, który w gruncie rzeczy nas rampi. I znowu jest to strategia jakby pod te dinozaury, które są duże i wymagamy many, żeby je zagrać. Mamy amulet, który wyszukuje nam odpowiedniego basic glonda, przy okazji nam filtruje talię, więc szybciej dostajemy odpowiednie karty, których potrzebujemy. No i to tutaj już chodzi o karty, które nie są lądami, z lądów z kolei jest tutaj 17. Evolving Wilds, bo gramy dwukolorową talią, więc chcemy wyszukiwać odpowiednie karty. Snow nam filtruje, więc szybciej dobieramy zaklęcia, które niekoniecznie są lądami, czyli można je po prostu bezpiecznie zagrywać. No i teraz już tylko plainsy. W ilości przeważającej, czyli 9 zdaje się, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak jest. Pamięć jest niezawodna u mnie, jeszcze póki co przynajmniej. 9 takich lądów, ponieważ my na pierwszy tur chcemy być agresywni dzięki naszym wampirom, one są białe, więc tak samo białe lądy muszą tutaj być. No i na końcu foresty dopełniają do łącznie 17 lądów. Po to, że po prostu mamy zielone dinozaury, które chcemy zagrać później. Tych kart wyszukujemy na przykład z Thunderheart Migration. Czy jakoś tak to się nazywa. W każdym razie tych kart forestu wyszukujemy zazwyczaj z tych naszych searcherów, które pozwalają nam filtrować ląd. No i gram sobie tokena takiego, bo nie mam tokena 1-1, a ten jest po prostu ładny, bo się mieni i może być full artowy. No i to wszystko. Jeżeli chodzi o ten deck, myślę, że wytłumaczyłem mniej więcej, jaki jest mój zamysł, czyli tak jak mówiłem, tutaj chcemy przez pierwsze tury być agresywni, bardziej dzięki naszym wampirom, a w kolejnych turach chcemy być już bardziej midrange'owi, czy po prostu chcemy się rampić, chcemy po prostu wstawiać wielkie klocki w postaci dinozaurów. To tyle. Moi drodzy, ogólnie myślę, że talia jest ciekawa. Czy jest topowa, w sensie do grania w limited? Myślę, że wątpię, ale na pewno fajnie można się nią bawić. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na Facebooka, na Instagrama. I cóż, widzimy się już w kolejnym filmie, tak więc do usłyszenia, cześć!